Nie nagrywa. Zobacz na moje oko. Dam ci wynik? Pachnie tiebreakiem. Tak? To było nasze pierwsze spotkanie od dosyć dawna, mieliśmy same treningi do tej pory, więc no też nie oczekiwałem, że zagramy tutaj jakoś super rewelacyjnie, aczkolwiek no mecz był okej. No, nie było fajerwerku z naszej strony, Estończycy ryzykowali na zagrywce, ryzykowali na highballu, straszną ilość blockoutów mieliśmy, gdzie zawsze blok jest naszą mocną stroną, to dzisiaj czego nie dotknęli, to ta piłka wylatywała po bloku w out, więc ten element na pewno poprawimy w następnym spotkaniu. Pierwszy mecz w turnieju, pierwszy na tej hali, więc wygrane to jest najważniejsze. Na pewno nie spodziewałem się łatwego meczu, bo no to jest jednak mecz otwarcia i zawsze się gra ciężko. Z tego co pamiętam, to na Mistrzostwach Świata rok temu też mieliśmy ciężki mecz z Kubą, też wygraliśmy wtedy 3-1. Mam nadzieję, że będzie dobry prognostyk, to zwycięstwo dzisiejsze 3-1. Fabian jeszcze grał, Konar, Damian grali cały. Wiemy, że mamy szeroki zespół. Będziemy potrzebowali w tym turnieju każdego zawodnika, żeby pomógł nam swoją dobrą grą i żeby to wszystko dobrze się zakończyło. Myślę, że nie zaskoczyli. Spodziewaliśmy się tego, że potrafią grać nieźle. Ryzykowali bardzo dużo na zagrywce. I myślę, że tak to będzie wyglądać, że drużyny nie mają przeciwko nam nic do stracenia, szczególnie w tej grupie i będą ryzykowali i stawiali wszystko na jedną kartę. Zawsze na naszą Polonię możemy liczyć, Estończyków też dzisiaj cała masa, oby tak dalej, za dwa dni z gospodarzami słyszałem, że komplet publiczności, tak jak wspomniałem, hala bardzo fajna, atmosfera gorąca, mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Opalanie, basen. Żartuję. Spodziewam się jakiegoś treningu, być może lekka siłownia. Też dużo odpoczynku, by być w 100% gotowy na ten mecz.